Witam wszystkich serdecznie. Trzeci odcinku mojego filmu o podzielonogórskich zabytkach w Borach, pałasach. Dzisiaj jestem też przy bardzo pięknym naszym pałacu Przytoku, o którym wam co nieco opowiem. Otóż pałac położony ten jest w południowo-zachodniej części wsi Dobra Ryselskie Przytoku, po niemiecku Prytak. Istniały już w XIV wieku, a w 1421 roku należało do rodziny Don Cruz. Bardzo to jest piękny obiekt, kolorowo, ogrodniczo, jest to naprawdę przepięknie. Szkoda, że nie możemy wejść do środka, dzisiaj jest nieczynne, zamknięte, tak może byśmy bardzo fajnie zobaczyli ujęcia. Jak ta naprawdę jest, tutaj kiedy byłem w tym pałacyku, jest naprawdę super, świetnie, pięknie. No i co z tą pięknością dalej? Od XVI wieku do XIX majątkiem władała rodzina Don Stensch. W 1834 roku, po śmierci ostatniego przedstawiciela rodu Hansa Ernsta, dziedziczką przytoku dostała Fryderyka Konstanza Don Hassler, po mężu Don Ryssel. I teraz zapraszam do dalszego oglądania. Jest tutaj przepięknie. Kocham zabytki nasze podzielonogórskie. Zaraz zobaczymy nieco bliżej, jak to wszystko wygląda. No, jesteśmy tutaj przed głównym wejściem. Też tutaj jest wspaniale. Można tu poczuć klimę. No i w pierwszym połowie lat 60. XIX wieku przekazała swój majątek mężowi, powszechnie wspominana przedstawicielka Przytoku Konstanza Don Hassler, i ona przekazała to mężowi wnuczki swojej, Emilowi Krasker Don Schwarzenfel. Podziwiam dalej. Zaraz zobaczymy drugą część tego pałacyku od tamtej strony. No i tak więc wspomniany przed chwilą Emil w 1864 roku rozpoczął budowę nowej rezydencji na terenie parku założonego w 1792 roku obok starego renesansowego dworku. I ten budynek ukończył w 1867 roku. Przespaniałe dzieło. Aby się chciało tak mieszkać. W 1894 roku spadkobiercy przydali posiadłość Ryszardowi hrabiemu Fitz Don Finckenstein. Władał on dobrami aż do śmierci 1922 roku. Opiekę po nim przejęła jego żona Elizabeth Anna Don Finckenstein dwoma córkami. Zaś po jej śmierci w 1928 roku, na początku lat 30. majątek odkupiło państwo i dostał rozparcelowany. No i tak od drugiej połowy lat 50. pałac użytkowany przez PGR oraz Związek Młodzieży Polskiej. Na początku lat 60. XX wieku jako ośrodek kolonijny kopalni Bolesa Chrobry
a w 1979 roku kopalni Wałbrzych. I tak w 1980 roku decyzją władz naszej pokraje Polski, rządu, pałac przekazano Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego przed naczeniem na zakład wychowawczy. Przez kolejne 5 lat obiekt był nieużytkowany. Zaś w 1986 roku utworzono w pałacu ośrodek szkolno-wychowawczy na przełomie lat 80. i 90. Wtedy dopiero powstał generalny remont. Pomimo tego remontu też nie było tragedii. 14 sierpnia 1990 roku w trakcie trwającego remontu w pałacu wybuchł pożar. Zniszczony uległ cały dach, całą zwierzbą, stropami i całym pierwszym piętrzem. Odbudowa tego dachu i piętra trwała kilka lat. No i obecnie, w tym roku 2019, ośrodek wychowawczo-szkolny ma już 33 lata. Chociaż na tyle mogę pokazać, na tyle można go odwiedzić. Ładne kolumny. Właśnie jedna jest wielka szkoda, że nie ma jak tutaj się dotrzeć do tego obiektu. Ale i tak jest zwiedzać. Jak to szczególnie lubi przyrodę. Bo ten park naprawdę bardzo piękny jest. Zaraz się udamy do jednej z jego części. Naprawdę coś pięknego. Od młodych lat jestem miłośnikiem zabytków naszych podzielonogórskich rejonów. Bo mają zawsze oni jakąś ciekawą historię. Za chwilę znajdziemy się w jednej z części tego parku. Od dali coraz piękniejszy ten pałac. Z całej okazałości. Coś pięknego, prawda? Ja bynajmniej jestem tym pałacykiem zachwycony. A tutaj przede mną mamy dom szypułkowy. Potomek najstarszego dębu Polsce Chrobrego, który miał 746 lat. Posadzano dla upamiętnienia obchodów jubileuszu 80-lecia działalności lasów państwowych na leśnictwie Przytok 4 czerwca 2004 roku. Gdzież to jest? Zapytanie gdzie? No spójrzcie teraz od dalej, jak ten piękny pałac wygląda. Normalnie sudo. No i mamy tutaj stawik. Po nas tutaj kiedyś nawet ryby łowili. Teraz to ja nie wiem, co to w ogóle da się złowić. Tak trochę wygląda ta niedbanie. Ale podejrzewam, że coś tu jeszcze pływa.